Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Dzień dobry. Witamy Państwa w Studio Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na naszym cotygodniowym studium Pisma Świętego. W tym sezonie studiowaliśmy z Państwem razem Biblię, a tematem tego studium było przygotowanie na czas końca. Chcemy zwieńczyć ten temat ostatnim tematem tego sezonu, a będzie to powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy dzisiaj studiowali Biblię wspólnie. Razem ze mną jest Klaudia, Estera i Marcin. A ja mam na imię Andrzej. I jak zwykle chcemy rozpocząć modlitwą. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy teraz tutaj być i studiować Twoje Słowo. Dziękujemy Ci za Twoje Słowo, które nam dałeś, za to, że teraz będziemy mogli studiować ten wspaniały temat o powtórnym przyjściu Twojego Syna, że Panie, Ty dałeś nam tą nadzieję i że my możemy czekać na to wydarzenie. Prosimy, abyś błogosławił nas przez ten cały czas, abyś dał Ducha Twojego Świętego, dobre myśli, abyśmy to, o czym będziemy tutaj studiować, o czym będziemy się uczyć, aby to dawało nam nadzieję na lepsze życie, lepszą przyszłość. A prosimy Cię o to, Panie, w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Tak jak powiedziałem, kończymy dzisiaj studium całego tego sezonu, które przygotowywało nas na czas końca. Uczyło nas, jak się na ten czas końca przygotować. Zwieńczeniem czasów końca jest oczywiście przyjście Chrystusa. Kończymy pewne studium tematem, które kończy dzieje, kończy historię. Albo może rozpoczyna ją od zupełnie nowego punktu, który będzie kierował ku wieczności. A więc chcemy dziś mówić o powtórnym przyjściu Chrystusa. Właściwie jest to prawda biblijna, Adwentystom Dnia Siódmego niezwykle bliska, choćby z uwagi na naszą nazwę, Adwentyści Dnia Siódmego. Właściwie mamy w tej nazwie nie tylko koniec historii, ale i początek historii. Początek widoczny w słowach Dnia Siódmego, wskazujących na moment stworzenia, gdyż w sześciu dniach Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, a siódmego dnia odpoczął. I adwentyzm, adwentyści, oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa, to jest koniec tej całej historii. Początek i koniec ze sobą związane. Jaki początek, taki koniec. Stworzeni przez Boga, zbawieni ostatecznie przez Boga. Jeśli nie stworzeni przez Boga, to co z naszym końcem? O takich rzeczach chcemy dzisiaj sobie przypomnieć. Na początku spójrzmy na to, skąd nauka o powtórnym przyjściu Chrystusa, gdzie ona już w ogóle jest obecna. Czy to tylko Nowy Testament nas o tym uczy, czy już wcześniej? Ta nauka o przyjściu Jezusa Chrystusa i zakończeniu dziejów historii Ziemi przewija się przez całe Pismo Święte. W Nowym Testamencie to wiadomo, Jezus był, żył i powiedział, przyjdę jeszcze raz. Ale prorok Izajasz, prorok Zachariasz, Daniel, oni również mówili o... Starotestamentowi prorocy. Starotestamentowi prorocy mówili o Dniu Pana, o zakończeniu dziejów w historii tej ziemi. A co mówili? I na przykład... prorok Izajasz mówił, biadajcie, bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada oto wszechmocnego. Oto nadchodzi dzień Pana okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. To trudno byłoby to nazwać dobrą nowiną. Nie sądzicie? No jest to dla jednych dobra nowina, a dla drugich no niestety nie. No dla tych w tym tekście wspomnianych była to ewidentnie zła nowina. Tak jest. A czy są jakieś teksty mówiące, że dla drugich była to dobra nowina?
i będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. Ale tutaj prorok Daniel... To był cytat z księgi Zachariasza, z proroka Daniela. W owym czasie powstanie Michał Wielki Książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu. A nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. Czyli można powiedzieć, że w tych tekstach widzimy jakby dwojaki los dwóch grup ludzi. Dla jednych, tych bezbożnych, Dzień Pana to będzie dzień zniszczenia, dzień okrutny, a dla tych pobożnych, dla ludu Bożego, będzie to dzień wybawienia, wybawienia z ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, jak mówił prorok Daniel, jak rozumiem. Czyli mówimy o dwojakim, właściwie ten sam dzień postrzegany dwojako przez dwie różne grupy ludzi. Dzień trwogi i dzień z drugiej strony zbawienia dla ludu Bożego wpisanego do Księgi Żywota. Czy podobne widzenie tych spraw ma Nowy Testament? Tak, w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale. Potem rozdział o znakach końca świata, tak? Tak. Mhm. I jest napisane, że wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi. Ja mam przykład, który mówi, że trwoga ogarnie wszystkie ludy ziemi, ale to samo. Mhm. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Tu też mamy dwie grupy ludzi? Też. Prawda? Jednych przejmuje trwoga tego wydarzenia, trwoga powtórnego przyjścia Chrystusa, ale jednocześnie jest to dzień wybawienia, który będzie dniem wybawienia dla tych, których Boży aniołowie zgromadzą z czterech stron świata. Tak? Myślę, że już w tej chwili tam się rysuje taka myśl, powinna i słuchaczom, i widzom naszym, i nam, w której grupie my będziemy, nie sądzicie? W której grupie my będziemy? Czy te nasze teraz rozważania same w sobie, dywagacje na ten temat, prawda, jakby automatycznie umiejscawiają nas w grupie wybawionych? Dobrze by było, żebyśmy byli zapisani w Księdze Żywota. Czy jesteśmy, czy nie, my się chyba dowiemy. No tak. Prawda? To jest... Ale się dowiemy. I bym chciał być po tej właściwej stronie. Myślę, że studiując Pismo Święte, może nie działa to automatycznie samo przez się, prawda? Ale przynajmniej pomaga nam zbliżyć się myślami do tego, który jest źródłem zbawienia, do Jezusa Chrystusa. Właśnie o Jego przyjściu się uczymy. Uczymy się o tym nowym świecie, który nadchodzi. I taka myśl ciągle mi towarzyszy. Czy nowy świat będzie absolutnie nowy? Czy też będzie to taki świat poprawiony stary? Po prostu wszystko to, co złe ze starego, nie wiem, zniknie, prawda? Ale to, co dobrego, zostanie i to będzie taki nowy świat jako lepszy stary. Jak to będzie? Tę wizję daje nam Pismo Święte. Kiedy czytamy Księgę Daniela, to tam szczególnie Pan Bóg przez tą proroczą wizję, z którą zapoznał na początku króla Nebukadnezara, później znamy historię, on w pewnym momencie zapomina ten sen. Tam ujawnia się wizja jakiegoś snu, ale co było w tym śnie? W tym śnie był posąg złożony z różnych rodzajów kruszców, które symbolizowały królestwa, które miały nastąpić po Babilonie, po królestwie właśnie, do którego zostali zabrani ci młodzieńcy, o których też studiowaliśmy wcześniej. Młodzieńcy żydowscy. Tak, żydowscy z Jerozolimy. Jako niewolnicy z Jerozolimy do Babilonu. Tak. I tam królowi babilońskiemu śni się sen. Tak. Jeden z tych niewolników hebrajskich wyjaśnia mu ten sen. Tak. I ten sen był taką wizją właśnie w przyszłość patrzącą. Tam były kolejne kruszce, które pokazywały kolejne królestwa następujące. Posłujemy do Persję, Grecję, później Rzym oczywiście, wielkie mocarstwo, aż do
końca świata, de facto do dni, w których my dzisiaj żyjemy. A dlaczego? Co jest w tych tekstach takiego, że wnosisz, że to do końca świata ma sięgać? Ponieważ mamy tutaj wersety, które właśnie chciałem odczytać. Jest to nawiązanie do pewnego kamienia, który zostaje odcięty bez ludzkiej ręki i który powoduje zakończenie tych pozostałych królestw, historii Ziemi. A w jaki sposób? Poprzez całkowite zniszczenie. Tu są takie słowa użyte, że zostaje te pozostałe królestwa zostają skruszone, zniszczone, obrócone w... Ale przez co? Przez ten kamień, który przychodzi. I możemy oczywiście zadać pierwsze pytanie, czym ten kamień jest. I kiedy otwieramy Nowy Testament, to w szczególny sposób tutaj Łukasz na przykład sprawozdaje nam w Ewangelii, że tym kamieniem, do tego kamienia tak naprawdę przyznawał się profetycznie Jezus. Proroczo? Tak, proroczo. I w Ewangelii Łukasza, będę czytał ze Współcześnionej Biblii Gdańskiej, z 20 rozdziału Ewangelii Łukasza, tutaj mamy werset 17. Lecz on zapytał, cóż więc znaczy to, co jest napisane, kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo on upadnie, zmiażdży go. Tutaj widzimy, że jest połączenie między tymi dwoma fragmentami Pisma Świętego, w którym to Jezus jasno stwierdza, że on jest tym kamieniem, na którym powinniśmy budować, ale też tym, który zmiażdży wszystko przy swoim przyjściu. No tak, Pismo Święte w Nowym Testamencie pokazuje Chrystusa Pana jako kamień. Tak. Prawda? Kamień odrzucony przez budowniczych. Symbol kamienia ewidentnie wskazuje w Nowym Testamencie, wypełnił się w osobie i wypełnia się w osobie Jezusa Chrystusa. A tutaj cytowałeś nam Księgę Daniela i tam ten posąg pokazujący dzieje imperiów, które przechodziły z rąk do rąk, tak. Prawda? By ostatecznie zostały one zniszczone, właściwie zmiecione z powierzchni ziemi poprzez kamień, który odrywa się od góry, jak tam mówi tekst, bez udziału ludzkiej ręki. Czyli tak naprawdę te teksty wskazują, że jakby on się z woli Bożej odrywa, prawda? Tak. Że to jest działanie Boże i ten kamień upada, roztrzaskuje te metale, z których był ten posąg zbudowany, prawda? To się wszystko rozwiewa na cztery wiatry, tak? Nie zostaje z tego nic. Ten tekst mówi, że a kamień ten wyrasta w wielką górę, która wypełnia całą ziemię. I potem Nowy Testament pokazuje nam, że znowu nawiązuje do symboliki kamienia, prawda? Pokazuje nam, że Królestwo Boże, prawda, to jest jak ten kamień, a de facto Chrystus jest tym kamieniem, który powraca, uderza i albo znów dwa wyjścia. Albo to my na Niego upadniemy i roztrzaskamy naszą egoistyczną naturę o Niego, albo, jak tego nie zrobimy, On upadnie na nas i na kogo upadnie, tego zmiażdży. Tak? Znowu mamy dwa wyjścia. Tak? Co zrobić, żeby być tymi, którzy będą się cieszyć z powrotu Chrystusa? Roztrzaskać o Niego naszą egoistyczną naturę, zanim On przyjdzie i zmiażdży wszystko, co złe. Żeby mogła być ziemia całkowicie nowa. Tak? Tak to widzę, tak to pokazuje Pismo Święte, ale spójrzmy dalej. Kolejna część naszego studium mówi o pewnej długoterminowej perspektywie, jaką mieli już apostołowie, jaka też i nam jest polecana, chociaż od 2000 lat, po 2000 lat od śmierci apostołów nowotestamentowych, to myślę, że ta długoterminowa perspektywa już nam się znacznie skróciła. No ale nic, długoterminowa perspektywa choćby apostoła Pawła. Jak w tej perspektywie widział on nadchodzące przyjście Chrystusa? Myślę, że tutaj dobrze będzie przeczytać teksty z drugiego listu Pawła do Tymoteusza, z 4 rozdziału. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem.
A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. I tutaj mamy zderzenie jakby perspektywy długoterminowej z sytuacją obecną Pawła, w której on się znajdował, bo akurat gdy w tym czasie... Gdy pisał ten list, tak. Kiedy znajdował się w więzieniu i właściwie już tak jak sam pisze, że no moje życie już niedługo się kończy, tak? Był świadom tego, że jego życie się kończy, więc był w trudnościach, ale to, co go jakoś tak dawało mu nadzieję, to, co dawało mu, że wstawał każdego ranka jednak w tym więzieniu, tak? I to, że oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, czyli on myślał o tym dniu Pana, myślał, że kiedyś w przyszłości, to, że on teraz umrze, to właściwie tak naprawdę nic nie znaczy, tak? Kiedyś otrzyma nagrodę, bo to wszystko się skończy, tak? Skończy się to zło. I on pisze, że nie tylko ja, ale też wszyscy, którzy umiłowali jego przyjście, otrzymają ten wieniec sprawiedliwości. Czyli ta długoterminowa perspektywa, to co kiedyś ma się zdarzyć, w co on wierzył, dawało mu siłę do przejścia tego, co było w tamtym momencie, do przejścia tych trudności, które przeżywał. Przekład ekumeniczny, z którego korzystam ostatnio, mówi, że tym, którzy z miłością oczekują objawienia Pana Jezusa Chrystusa, da on wieniec sprawiedliwości. Z miłością oczekują. Myślę, że tu tkwi tajemnica tego, kolejny raz wracamy do tej myśli. Tajemnica tego, jak sprawić, by być w grupie tych, którzy będą się cieszyć z powtórnego przyjścia, a nie tych, którzy będą trwożyć się, prawda, że to następuje, że to nastąpi. Z miłością oczekiwać. Ten sam apostoł w liście do Tytusa w rozdziale 2, wersecie 13 nazywa w związku z tym przyjście Chrystusa błogosławioną nadzieją, prawda? Myślę, że to ta nadzieja pozwala, ta długoterminowa, błogosławiona nadzieja przyjścia Chrystusa pozwala nam zwycięsko przeżywać nawet krótkoterminowe, w danym momencie dziejące się trudności. Jak u apostoła Pawła, więzienie, prawda? Można by powiedzieć, że w więzieniu może pewien Bogu złorzeczyć. Ale on patrzył długoterminowo, że nieważne, co by się z nim... No co mu mogą zrobić? Co mu najgorszego mogli w tym więzieniu zrobić? No, mogli. No, odebrali mu w końcu życie. Ale czy odebrali mu na zawsze to życie? Przecież on oczekiwał dnia Pana. Dnia? Podobnie ten dzień Pana opisywał przecież patriarcha Hiob, który powiedział w ciężkiej chorobie. Mówił nawet, ale ja wiem, kto ostatni nad prochem moim stanie. I tak? Że odkupiciel mój żyje. Tak. I że właściwie przemieni to moje ciało, tak? A więc myślę, że to jest ta długoterminowa perspektywa, która pozwala nam wychodzić zwycięsko z najgorszych kłopotów, nawet takich, które grożą nam ostatecznymi konsekwencjami, tak? Tu w tym ziemskim życiu. Ale też jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś na początku, że mamy początek i koniec, to znaczy mamy sabat i mamy koniec tego wszystkiego. Powtórne przyjście. Powtórne przyjście, tak. Czyli jeśli wiemy, że świat został stworzony przez Boga, a nie powstał gdzieś tam sam z siebie, wybuch, nie wiem, cokolwiek innego, to też mamy nadzieję na to, że ten świat zostanie zakończony przez Boga i to zło, które na tym świecie istnieje, zostanie zakończone przez Boga, bo jeśli świat powstał tak sam z siebie, no to właściwie nie wiemy, kiedy to się skończy, czy się skończy, czy będzie następny wybuch, czy Ziemia się zderzy z jakąś inną planetą. Natomiast to nam daje nadzieję, to, że Bóg stworzył świat, daje nam nadzieję na to, że On to skończy w odpowiednim czasie i tych wybranych, właśnie tę grupę ludzi, którzy z miłością będą czekać na to Jego przyjście, zabierze do siebie. Pięknie, pięknie to oddałaś. Ale teraz tak, porozmawiajmy teraz o takich trudniejszych momentach. Otóż powiedzieliśmy już, że 24 rozdział Mateusza to jest taki rozdział mówiący dużo o znakach powtórnego przyjścia Chrystusa. I tych znaków rzeczywiście jest tam wiele. Może spróbujmy je tak sobie przypomnieć, jakie nam przychodzą do głowy, prawda? Tam coś słyszałem o wojnach. Słyszeliście o innych znakach? Że będą wojny, głody, że będą głody. Mory.
mory, czyli choroby. Pierwszą rzeczą też są zwiedzenia, o których Jezus mówi. Są. A jakieś inne znaki jeszcze? Jest mowa o błyskawicy. Że błyskawica taka przez całą ziemię przechodząca będzie poprzedzać to albo że też przyjście będzie jak błyskawica. Jak błyskawica. Tak? Ale chodzi mi o to, że jest tam naprawdę chyba kilkanaście znaków wymienionych. Mhm. Będzie głoszona Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, będą prześladowania tych, którzy wierzą w Chrystusa. Dziwne rzeczy, które będą się działy na niebie, czyli zaćmienie słońca, spadanie gwiazd. Więc jest kilkanaście znaków tam wymienionych, ale właściwie jeden z nich wymieniony jest aż trzykrotnie. Mhm. I tym znakiem jest ten, który mówił już Marcin. To są? Zwiedzenia. Zwiedzenia. Nie musimy w tej chwili podawać naszym widzom, polecam przeczytanie 24 rozdziału tak osobiście i tam trzykrotnie natkniecie się na początku tego rozdziału, w środku też, prawda, i prawie pod koniec na ostrzeżenie przed zwiedzeniami w związku z powtórnym przyjściem Chrystusa. W czasach, kiedy nie było druku wytłuszczonego, pochylonego, kiedy nie można było podkreślać pewnych zdań, tak? Jedynym sposobem podkreślenia pewnej ważnej myśli było powtórzenie jej kilkukrotne. Ze wszystkich znaków zwiedzenia powtórzone kilka razy. To znaczy, że jakby ostrzegał nas Pan Bóg w szczególny sposób, że na tle przyjścia Chrystusa, Jego sposobu przyjścia, charakteru przyjścia, celu przyjścia, wydarzeń z Nim związanych, będą wśród ludzi rozpowszechniane fałszywe nauki, zwiedzenia. Stąd niezwykle istotne wiedzieć, jaki będzie charakter tego wydarzenia. Jak Biblia opisuje przyjście Chrystusa? Możemy oczywiście przytoczyć z 24 rozdziału Mateusza 30 werset, tak, który jest taki bardzo wymowny. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, wtedy będą lamentować wszystkie ludy na ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. Dobrze słyszę? Wszystkie ludy ujrzą? Oczywiście. Czyli to będzie przyjście widzialne dla wszystkich. Tak. Tak. Nie będzie to ukryte. Nie będzie ukryte. Mhm. Nie będzie jakieś symboliczne. Nie będziesz się dowiem od kogoś, że przyszedł. Nie. Jakaś inna cecha tego przyjścia? Tak jak mówiłem, jeszcze jest 27 werset, który jest, porównanie jest pewnego rodzaju, że jak błyskawica pojawia się na wschodzie, jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Więc nikt z nas nie będzie mógł powiedzieć, że nie zauważył tego wydarzenia. Mm-hmm. Nie zauważył, nie usłyszał, tak, prawda? Błyskawice są widoczne, ale zwykle poprzedza je grzmot jakiś, tak, prawda? Czy też zaraz po nim, raczej następuje tak, po błyskawicy, tak? Ta symbolika też nam mówi, że to będzie widzialne, ale też słyszalne przyjście. O słyszalnym przyjściu jest coś więcej w Piśmie Świętym? Dodatkowo mamy też informację, że będzie przychodził razem ze swoimi aniołami. Mhm. Ale pytałem się, czy gdzieś w Piśmie Świętym jest informacja, że będzie to słyszalne przyjście? A 1 Tesaloniczan 4,16? Tak, o trąbę. O trąbie możemy tutaj też wspomnieć właśnie. Gdyż sam Pan nadany rozkaz. Na głos Archanioła i trąby Bożej. Ta trąba Boża jest tu wspomniana w 15 rozdziale listu do Koryntian jest wspomniana, mm-hmm, prawda? Trąba Boża. Tak? Mamy więc przyjście widzialne dla wszystkich, słyszalne dla wszystkich. Muszę Wam powiedzieć takie moje osobiste doświadczenie, które w jakiś sposób mi tylko pokazało w zarysie, jak głośne to będzie przyjście i jak ta trąba Boża, jak zabrzmi. Otóż kiedyś przejeżdżałem obok elektrociepłowni, którą widziałem jak na dłoni, taką ulicą dwupasmową w moim rodzinnym mieście Łodzi, obok jednej z elektrociepłowni łódzkich, gdzie właśnie w tym momencie, gdy przyjeżdżałem, nie wiem, spuszczano parę z kotła czy coś takiego. Słuchajcie, ja w życiu nie słyszałem takiego przeciągłego huku.
Ale muszę wam powiedzieć, że to nie było tylko stwierdzenie, o, jest bardzo głośno. Ten huk mnie tak przenikał, że ja się po prostu bałem. Ten huk mnie przenikał. Ja się bałem tak, jak pies na Sylwestra, gdy strzelają. Tak? Jakimś takim zwierzęcym strachem. I tak pomyślałem sobie, może to taki znak tego, co będą czuły wszystkie narody, jaka trwoga ogarnie wszystkie narody, gdy ujrzą i usłyszą Boga przychodzącego na obłokach nieba. Żadne spuszczanie pary z żadnej elektrociepłowni nie będzie w stanie się z tym równać. Dobrze, widzialne, jeszcze, słyszalne, jeszcze co? Jeszcze z aniołami, jest, jeszcze co? Tak, że ziemia się będzie trzęsła. Tak. Że pagórki będą się rozpadać, góry będą się rozpadać. Też są takie opisy. W Apokalipsie pisze, że ujrzy go wszelkie oko. Czyli wszyscy zobaczą to przyjście. To nie będzie tak, że nie wiem, włączymy telewizor i zobaczymy w wiadomościach, o, gdzieś tam coś się stało, przyszedł Chrystus, tylko wszyscy zobaczą sami, osobiście. Nawet jedno z tych zwiedzeń opisanych w tym 24 rozdziale mówi, oto gdyby ci ktoś powiedział, oto tu jest albo tam, nie wierz. Nie idźcie, nie wierzcie. Innymi słowy, o przyjściu Chrystusa dowiedzą się wszyscy naraz, w jednej chwili. A nie na takiej zasadzie, że nie wiem, w telewizorze nam powiedzą wiadomość z ostatniej chwili, break news, prawda? Proszę Państwa, na drugim krańcu ziemi objawiła się istota podająca się za Chrystusa. Musicie zobaczyć relację naszego reportera. To będzie tak? Jeśli tak będzie, to już znaczy, że to jest zwiedzenie. Bo ja się o tym nie dowiem z telewizora, z internetu, z Twittera, z Facebooka. Dowiem się o tym, bo to zobaczę, bo to usłyszę, wszyscy naraz. Warto tutaj też wspomnieć, tak? Że dzisiaj mamy na świecie ludzi, którzy się też próbują podawać za Chrystusa, który przyszedł. Mhm. I po tym wiemy, że to nie jest prawdziwy Chrystus, ale to są po prostu uzurpatorzy. Choćby dlatego, że się dowiaduje o nich od kogoś. A Jezusa powracającego zobaczą wszyscy naraz, powracającego na obłokach nieba, powracającego z aniołami, głośno. W Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, bodaj 11 werset mówi, gdzie jest opisane odejście Chrystusa z tej ziemi do nieba, w niebo wstąpienie. Tam dwaj aniołowie pojawiają się i mówią do uczniów, czemu się tak dziwicie, czemu ten Jezus, którego widzieliście odchodzącego do nieba, tak przyjdzie znów, jak go widzieliście odchodzącego do nieba. Będzie to przyjście więc rzeczywiste, widzialne, słyszalne, osobiste. Tak? Jestem wdzięczna Bogu, że podał nam wskazówki, powiedział nam, jak to będzie. I każdy, kto czyta Słowo Boże, kto modli się, nie będzie oszukany, nie będzie zwiedziony, tylko będzie się cieszył, że przyszło wybawienie. Mhm. Myślę, że każdy, kto nas dzisiaj słucha, ogląda to studium, jeszcze go nie kończymy, ale winien zapamiętać, myślę, tę ważną myśl, że dwie grupy ludzi różnie zareagują. Dla jednych będzie to dzień trwogi, dzień strachu. Nawet Apokalipsa w jednym z miejsc mówi, że ludzie będą krzyczeli: góry, pagórki, przykryjcie nas, bo któż się może ostać, bo nastał u wielki dzień gniewu Boga i Baranka. Podczas gdy inni będą z kolei z radością witali powracającego Chrystusa, który powraca, by ich wybawić. Nawet list do Hebrajczyków mówi, że Chrystus Pan drugi raz ukaże się ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Moglibyśmy dodać z miłością. Tak? Czyli wszystko sprowadza się dzisiaj do relacji naszej do Jezusa Chrystusa. Czy to jest relacja miłości do naszego Zbawiciela? Jeśli tak, możemy ze spokojem czekać na Jego powtórne przyjście.
początkowej części naszego studium mówiliśmy właśnie o tych dwóch grupach ludzi i ich różnej reakcji. Ale zbliżając się do końca, pomówmy już o tych zbawionych, jaki będzie los zbawionych, tych sprawiedliwych, tych pobożnych, którzy dożyją przyjścia Chrystusa. No ale przecież zanim ci pobożni dożyją przyjścia Chrystusa, gdzieś tam w grobach leżą rzesze, może miliony tych, którzy przez wieki byli posłuszni Bogu, pobożni, sprawiedliwi, dobrzy, no ale umarli, nie doczekawszy tej błogosławionej nadziei. Co z nimi, gdy powróci Chrystus? To dla Boga nie ma problemu. Po prostu podczas przyjścia naszego Zbawiciela jako Króla Królów i Pana Panów, gdyż jest powiedziane w Słowie Bożym tak, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej wstąpi z nieba i wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. A, jest jakaś, czyli jest jakaś kolejność zmartwychwstawania, tak? Tak jest. Najpierw Chrystus przy swoim zmartwychwstaniu, a potem, gdy On powróci, było napisane ci, którzy umarli w Chrystusie. Tak jest. Aha, czyli są ludzie umarli w Chrystusie i są ludzie, którzy umarli nie w Chrystusie, tak? Co to może oznaczać jeszcze? Ja może tutaj zasugeruję pewną rzecz. W Ewangeliach, bodaj w Ewangelii Łukasza, 14 rozdział, 14 werset, jeśli dobrze pamiętam, jest taki moment, może odnajdźcie go w tym czasie, gdzie Jezus w rozmowie z pewną kobietą mówi o zmartwychwstaniu, a ona odpowiada, tak, wiem, że On zmartwychwstanie, w zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Jest tam taki fragment? Tak, on ostateczny. Bo ja tak go tylko troszeczkę zaimprowizowałem tutaj, prawda? To, gdy ale Jezus... zobaczcie. Tak, gdy Jezus... Łukasz 14, 14? Gdy je... no. Nie przypadkiem Jan, 11 rozdział. Chodzi o rozmowę Jezusa przed wskrzeszeniem Łazarza, tak? Tak, gdy rozmawiał z Martą i Marią. Aha. I Marta mu powiedziała, wiem, że przyjdzie i wiem, no że tak. Go wzbudzi w on ostateczny dzień. No a to nie wiem, skąd mi się wziął ten 14 rozdział Ewangelii Łukasza. 14 od 23 werset. Werseta. Wersetu, rozumiem, tak, poczekajcie. Wersetu. Ale nie, dobrze powiedziałem. Wtedy będziesz szczęśliwy, bo nie mają się tobie czym odwdzięczyć, bo nagrodę otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Mhm. Zobaczcie, dobrze pamiętałem. Chodziło mi o to, Łukasz 14, 14, czyli 14 rozdział, 14 werset. Chodziło mi o to, że ta grupa ludzi, która w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, 24 wersecie nazywana jest ci, że zmartwychwstaną ci, którzy umarli w Chrystusie przy Jego powtórnym przyjściu, to ta sama grupa ludzi nazywana jest w Ewangelii Łukasza sprawiedliwymi. Mowa jest o zmartwychwstaniu sprawiedliwych. No tak. Tak? Mhm. Apokalipsa z kolei mówi błogosławieni i święci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. To są te same nazwy tej samej grupy ludzi, prawda? Przy powrocie Chrystusa, przy zmartwychwstaniu, nazwanym z kolei tam w Apokalipsie pierwszym zmartwychwstaniem. Nie mamy czasu oczywiście, żeby rozważać tutaj jeszcze drugie zmartwychwstanie, niesprawiedliwych, że po tysiącleciu i tak dalej. Teraz chcemy skupić się na tym, co ma miejsce przy przyjściu Chrystusa. Zmartwychwstanie tych, którzy umarli w Chrystusie. Tutaj... sprawiedliwych. Co jeszcze? W pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, 15 rozdziale, tam jest powiedziane też w 23 wierszu. A każdy w swoim porządku zostaną ożywieni. Czyli jest jakiś porządek zmartwychwstania, jako tak? Jako pierwszy Chrystus został wzbudzony najpierw, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. I o innych nie ma tam mowy. Tak o jest. Zmartwychwstaniu innych przy przyjściu Chrystusa nie ma mowy. Czyli wiemy jedno, na pewno, że przy przyjściu Chrystusa zmartwychwstaną sprawiedliwi, ci, którzy umarli w Chrystusie. Jeszcze jakiś tekst to potwierdza? Jeszcze jakiś jeden, żeby nie budować nauki na jednym czy dwóch tekstach? A co powiecie na 1 Tesaloniczan 4,16? No tak.
To już było mówione, nawet o tym wie, o tym. Ten tekst już raz padał, tylko tak? By nam powiedzieć, że to na głos Archanioła i Trąby Bożej. Ale co się stanie na ten głos Archanioła i Trąby Bożej? No, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba. I? Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Aha, czyli Chrystusowi. To są ci, którzy umarli w Chrystusie. To są ci sprawiedliwi. Albo według Apokalipsy błogosławieni i święci. Tak? Czyli najpierw oni. O innych w tym momencie nie ma mowy. Następna myśl, o której mówi Paweł w liście do Tesaloniczan, to jest werset 17. Co się stanie w takim razie z żywymi sprawiedliwymi, którzy dożyją powrotu Chrystusa? Apostoł Paweł mówi, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach. Z nimi, czyli z tymi zmartwychwzbudzonymi, tak, którzy umarli w Chrystusie, a zmartwychwstali przy Jego przyjściu. Powietrze, na spotkanie Pana, a tak zawsze będziemy z Panem. Aha, czyli mamy taką sytuację. Ci, którzy umarli w Chrystusie, sprawiedliwi, ci pobożni ludzie z przeszłości, którzy do dzisiaj leżą w grobach, śpią w grobach, oni przy przyjściu Chrystusa zmartwychwstaną. Jako Chrystusowi, sprawiedliwi, tak? A potem my, mówi Paweł, którzy pozostaniemy przy życiu do Jego przyjścia. Razem z nimi porwani będziemy w obłokach. A czy zanim przed tym porwaniem, chyba jeszcze przemienieni, tak? Jest tam takie słowo? Czy nie? Tu akurat nie ma tego to słowa. Gdzie jest o tym przemienieniu? Ale to w pierwszym liście do Koryntian mamy. W 15 rozdziale. A w pierwszym liście 15 rozdziale? Tak, bo pierwszy Tesaloniczan 4,17 mówi, porwani będziemy w obłokach, ale przed tym porwaniem co nastąpi? Przeczytaj. Tak, tutaj jest zaznaczone, że gdy zabrzmi trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni, niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. Aha. Więc widzimy, że są te dwa etapy. Czyli Pan Jezus wskrzesi sprawiedliwych umarłych, a sprawiedliwych, którzy dożyją, przemieni, a potem razem z tymi zmartwychwzbudzonymi porwie w obłokach na spotkanie z sobą. Właściwie aniołowie ich porwą. Pamiętamy, co mówił Stary Testament, tak? Że on pośle aniołów swoich, żeby zebrali wszystkich wybranych, tak? Więc ci aniołowie zbiorą ich, porwą ich w obłokach na spotkanie Pana i tak zawsze z Nim będziemy. Gdzie? W obłokach? Gdzieś tu, w naszej atmosferze? Już tak na zawsze w atmosferze ziemskiej pozostaniemy, by bujać w obłokach? No na pewno nie. Jest mowa szczególnie w Księdze Apokalipsy o nowym Jeruzalem, o też pewnym okresie 1000 lat lub milenium. Ale Apokalipsa jest trudna do zrozumienia jeszcze dla tych, którzy jej nie studiowali, aczkolwiek wiadomo, że częstokroć się do niej odwoływaliśmy w tym sezonie, aczkolwiek teraz prostszy tekst, prostszy. Z Ewangelii Jana, tam jest obietnica ciekawa w 14 rozdziale. Pan Jezus, gdy przebywał z uczniami, nie tylko, on im tłumaczył, on ich nauczał i powiedział, niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Czyli wcześniejsze teksty mówiły nam, że gdy Chrystus powróci, zmartwychwzbudzi sprawiedliwych, sprawiedliwych, którzy dożyją tego powrotu, przemieni i obie te grupy będą porwane w obłokach na jego spotkanie, a stamtąd wzięte do domu Ojca, gdzie Jezus przygotował miejsce. Im wszystkim miejsce dziś przygotowuje, bo przecież jeszcze nie wrócił. Przygotowuje im miejsce i będą już z Nim. Tak? Pewnie innym razem będziemy studiowali, co się jeszcze wydarzy po tym, prawda? Będziemy innym razem pewnie studiowali o tym zamknięciu jakby całościowym planu zbawienia, przywróceniu pierwotnej harmonii, która panowała we wszechświecie przed grzechem. Tu jeszcze może bym wróciła na moment
właśnie do pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, 15 rozdziału. Apostoł Paweł pisze tak: oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Czyli nie wszyscy umrzemy, tak. ale wszyscy, czyli nawet ci zmartwychwstali też będą przemienieni, tak. Prawda? Tak, tak. I ci, co dożyją, będą przemienieni. W jaką postać? Nieskażoną taką. Nieskażoną, tak. List do Koryntian mówi, ale jest inny taki fragment listu do Filipian. On przemieni nasze poniżone ciało na podobne do swego chwalebnego ciała. Tak jest. Mhm. Tak. Do uwielbionego swoje, podobnego do uwielbionego. Przekład warszawski mówi uwielbione, ekumeniczne, chwalebne. To będzie ciało, ale o zupełnie innych właściwościach. Właściwościach, które pozwalało Jezusowi przechodzić przez ściany, które pozwalało mu w niebo wstąpić i odbyć kosmiczną podróż do miejsca, gdzie Bóg przygotował dla nas mieszkania. Takie i nasze będą ciała, zupełnie inne niż te obecne, schorowane czasem. Nie takie, jakbyśmy chcieli w każdym razie. To będą zupełnie inne ciała. Moi drodzy, czas skończyć to studium dzisiejsze. Może taką ciekawą myślą Williama Szekspira, że bez nadziei powtórnego przyjścia Chrystusa nasze życie byłoby, jak właśnie napisał Szekspir, powieścią idioty, głośną, wrzaskliwą, nic nieznaczącą. Bez powtórnego przyjścia. Bo na cóż by się zdała śmierć Jezusa na krzyżu? Na cóż by się zdały te różne chrześcijańskie święta, w których ludzie przypominają sobie pewne epizody, wydarzenia z życia Jezusa, co On takiego zrobił, uczynił? Na cóż by się zdało Jego zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, a nawet to, jak uczy Pismo Święte, że służy dzisiaj dla naszego zbawienia, jeśli by ostatecznie nie przyszedł i nie miał nas z tej ziemi wybawić, z tego grzechu, a tę ziemię odnowić do cna. Na cóż by się to wszystko zdało? Przyjście Chrystusa jest jak kropka nad i, jak zwieńczenie całości dzieła. I dlatego jest to błogosławiona nadzieja, którą ja też żyję, którą polecamy wszystkim naszym widzom, której wam życzę. Dlatego zechciejmy to nasze studium dzisiejsze i całego sezonu zakończyć też modlitwą, tym razem Estery. Ojcze niebieski, z całego serca dziękujemy Tobie za przepiękny plan zbawienia, za to, że prowadzisz swój lud przez te dzieje świata. Niedługo już jest do końca. Prosimy, abyś zachował nas od zwątpienia, od złego, abyśmy z tą niezmąconą nadzieją czekali na Twoje powtórne przyjście, aby Twoje nauki były dla nas ważne, abyśmy się mogli nimi dzielić z innymi, z miłością i miłość okazywali innym, którzy nas otaczają. Żeby mogli również inni dostąpić tego zbawienia, na które my mamy nadzieję. Dziękujemy jeszcze raz za to wszystko i prosimy o prowadzenie nas, Duchu Święty, prowadź nas do końca dni naszych. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Dziękujemy Państwu, że byliście z nami podczas tego studium. Za tydzień rozpoczynamy nowy sezon studiowania Słowa Bożego. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Bądźcie z nami. Do zobaczenia, do usłyszenia.